Najtańsze gry znajdziecie na eneba.com, link w opisie. Jednym z największych wyzwań, jakie podjąłem na tym kanale, było zdecydowanie przejście Wiedźmina 3, używając tylko i wyłącznie Igni. Jezusie Nazarejski. Tak! Ale tak naprawdę, to wyzwanie to tylko wierzchołek potężnej góry lodowej, jeżeli chodzi o wyzwania, które podejmę w Wiedźminie 3. Bo dzisiaj postanowiłem przejść serca z kamienia, używając tylko i wyłącznie kuszy. Bez zbroi, bez mieczy, bez petard, bez znaków, bez eliksirów, czy nawet bez zwykłego jedzenia. A to wszystko na najwyższym możliwym poziomie trudności, droga ku zagładzie z ustawionym skalowaniem potworów, by było jeszcze ciężej. Ale jeszcze przed rozpoczęciem tego challenge'u dajcie mi chwilę, bym opowiedział wam o najlepszej stronie z kluczami do gier, eneba.com, na której znajdziecie zabójczo wręcz tanie gry. Wiele osób czeka na jakieś promocje na Steamie i dopiero wtedy decydują się na zakup gry. Błąd! Bo już teraz możesz zakupić sobie przykładowo takiego Wiedźmina 3 zamiast za 99 zł, to za 53 zł i zaoszczędzić naprawdę mnóstwo siana. Czy tak jak ja, kupić The Walking Dead'a, z którego nagrywałem serię, za 5 zł. Zamiast wydawać 50 zł na Steamie. Swoją drogą wybitna gra, jeżeli ktoś nie grał, to naprawdę warta zagrania. Na eneba.com możesz kupić nawet skiny do Fortnite, które kupisz zdecydowanie taniej i przede wszystkim bezpiecznie, czy nawet zwykłego gift carda do Netflixa. Wiem, bo sam tam od wielu lat kupuję gry, także naprawdę z czystym sercem mogę wam polecić tą stronę. Kliknijcie sobie w linki w opisie, bo tam właśnie znajdziecie przekierowanie do strony eneba.com, skąd będziecie mogli zakupić naprawdę tanie gry. Jeżeli to robicie, no to możecie zrobić to właśnie przez tego linka. Proszę, pamiętajcie o tym linku. To był oczywiście segment sponsorowany, ale rzeczywiście gry kupuję najczęściej na eneba.com. A my wracajmy do odcinka. Dzisiejszy odcinek jest trzecim z czteroodcinkowej serii wyzwań Wiedźmina, w których przeszedłem Wiedźmina używając Igni, dodatek serca z kamienia używając tylko i wyłącznie kuszy, co się okaże najłatwiejszym wyzwaniem, z jakim do tej pory się mierzyłem, do czego zaraz przejdziemy, oraz krew i wino jako pierwsza osoba na świecie, walcząc z wszystkimi bossami używając tylko i wyłącznie pięści. Dobrze wiedziałem, że jedynym sposobem, bym wykonał ten challenge i nie wylądował w psychiatryku, jest dobrze się przygotować, a więc to właśnie zrobiłem. Zapatrzyłem się zatem w najlepszą kuszę dostępną w grze, czyli kuszę Wiedźmińskiej Szkoły Niedźwiedzia. Tak myślałem, że to jest najlepsza kusza, wcale nie była, bo inne potrafiły zadawać nawet 2-3 razy większy damage, ale ja to jak zwykle ja zawsze muszę coś spieprzyć. Zaopatrzyłem się w najlepsze możliwe bełty każdego rodzaju, ale przede wszystkim przed przejściem serc z kamienia rozpocząłem DLC Krew i Wino. Udałem się do Tucson, gdzie dostałem list od Yennefer, a podążając śladami tego listu, wykonałem misję Przemiana i odblokowałem zupełnie nowe mutacje. Co było, nie będę ukrywać, najlepszą decyzją, jaką podjąłem chyba w życiu. Kocie oczy, czyli mutacja, w którą wyposażyłem Geralta, sprawiła, że Geralt nie zadawał już jakichś marnych kilku obrażeń kuszom, a obrażenia od strzałów z kuszy zostały zwiększone z 82 aż do 547. Co? Dobra, to ten challenge to jest łamane w pół. A potem te obrażenia były nawet na 900 damage'u. Holy shit! Broski! Co jest? A bełty nie tylko zadawały od teraz potężne obrażenia godne dobrego miecza, ale też powalały i ogłuszały przeciwników, a pierwszy strzał z kuszy zawsze ściągał jeszcze dodatkowo 15% zdrowia przeciwnika. Tak przygotowany, wyrzuciłem wszystkie potki, odwary, jedzenie i czas dokonać był czegoś, czego nie dokonał jeszcze nikt, a przynajmniej tego nie udokumentował, i po raz kolejny stworzyć historię. Czas był przejść dodatek serca z kamienia gołodupcem Geraltem, używając tylko i wyłącznie kuszy. By rozpocząć dodatek serca z kamienia, wpierw musimy przeczytać zlecenie o potworze z kanałów na jednej z tablicy ogłoszeń, a potem udać się do niejakiego Olgierta, dowiedzieć się nieco więcej o zleceniu. Tak więc zatem zrobiłem. Porozmawiałem sobie nieco z Olgiertem, po czym udałem się do tych całych kanałów, gdzie czekać miał na mnie przerażający potwór. Na miejscu jednak zamiast potwora znalazłem grasujące tam utopce i stoczyłem swoją pierwszą walkę. Ho ho! Dobra, challenge dla dzieci. Nie no, proszę was. Jak widzicie, walka, no jakby to powiedzieć, no za ciężka nie była.
Po pokonaniu utopca ruszyłem w głąb tuneli, gdzie spotkałem Shani i dowiedziałem się nieco więcej nie tylko o tym, co ona tam robi, ale przede wszystkim nieco więcej o tym całym potworze. Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi, w tym redańscy żołnierze. Nie no, redańscy żołnierze? Tak to nie może być. Nie na moje warcie. Są drogą zapraszam serwer Wielka Redania, najlepszy serwer Wiedźmina. Po szybkiej pogawędce zeskoczyłem na głębszy poziom tuneli, gdzie spotkałem całkiem spore statku utopców. Nie stanowiły one dla mnie jednak żadnego zagrożenia i po kilku dobrych minutach już wszystkie leżały na ziemi. Chodź. Problemem nie były same utopce, które nawet z igni nie stanowiły większego zagrożenia. Problemem było życie, które nie mogłem sobie przywracać tak jak normalni ludzie w Wiedźminie, przywracając sobie jedzeniem czy eliksirami. Ale w tym wypadku runa Rytm Dobowy, po raz kolejny już w moim życiu, uratowała mi życie. I nie tylko regenerowała mi żywotność poza walką, jeżeli odczekałem odpowiednią ilość czasu, ale również pomagała mi regenerować wytrzymałość podczas walki. Kurde, regeneracja życia będzie tragedią. Dobra, no postoję, bo mam, że z czasem mi się regeneruje to życie. Więc trzeba dużo stać, dużo odczekiwać i będzie miodzio. Po prostu czasochłonny challenge. Postanowiłem też wykonać miksturę kot i będzie to jedyna mikstura używana przeze mnie. Bo ja i tak praktycznie spamowałem na hamo uniki i nie dostawałem damage'u, ale dobrze by było, kiedy nagrywam odcinek, by coś na tym odcinku było widać, więc chyba jest to decyzja dla was zrozumiała. Kiedy pozbyłem się utopców, Geralt zauważył ciało bez nogi, jak się później okazało jednego z kompanów Shani, z którymi wyruszyła do kanałów. Okazało się, że noga, którą odgryzł potwór, uprzednio zdezynfekowana została alkoholem. Zdążyłam tylko zdezynfekować spirytusem. I że stwór z kanałów pod Oxenfurtem uwielbia alkohol. Sugerujesz, że potwór lubi smak alkoholu? Jak twój stary. I wraz z Shani przygotowaliśmy na niego pułapkę. I oto stanąłem przed swoim pierwszym wyzwaniem w tym challenge'u. Przed Królewiczem Ropuchem. Dobra, Królewicz Ropuch to jest jakiś szawi. Zaczynamy. Let's go. Tak się zdziwiłem, ile zadałem mu damage'u na samym początku, że aż musiałem sprawdzić, czy na pewno mam ustawiony poziom Droga ku Zagładzie. Droga ku Zagładzie? Za początkowy kosmiczny zadany damage odpowiedzialna była mutacja Kocie Oczy, która od razu pierwszą kuszą zdejmowała 15% życia przeciwnikowi przy pierwszym strzale z kuszy. Dobra, przechadzka po barku. Użyjmy jakiś... rozrywających, no z duchami będzie straszny problem, będę pewnie... Dobra. Taktyka na Królewicza Ropucha była prosta. Spam unikami i jednoczesne ciągle ruszanie się w prawą czy lewą stronę. Ważnym elementem mojej taktyki było też ciągle obieganie go za plecy. Było to o tyle istotne, że za każdym razem, kiedy potwór chciał się odwrócić, musiał wykonać skok do góry i przestawić swoją pozycję odpowiednio do mojej, by trafić mnie swoim językiem czy napluć na mnie jadem. Zważywszy na dużą masę przeciwnika, robił to bardzo wolno, a ja w tym czasie pakowałem w niego niezliczone ilości bełtów, na które on nawet nie miał czasu zareagować. Taktyka zdawała się działać. Nieustanny spam uników sprawiał, że potwór nie mógł mnie trafić żadnym z trzech podstawowych ataków, czyli językiem, pluciem czy bombardowaniem jadowitą cieczą. Byłem więc praktycznie odporny na jakiekolwiek obrażenia. Jedyny czynnik, który mógł zrujnować moje całe wyzwanie, była moja podatność na otrzymywane obrażenia i fakt, że nie posiadam nawet najprostszego pancerza. To by było... O kur... Dobra, aha. Dobra, przyjął, ja na dwa ciosy jestem. Ma to sens. Po chwili znalazłem też lepsze bełty, które w przypadku tego przeciwnika robiły kosmiczny damage. No co, przebijający pancerz? Kurwa, ile? I teraz wystarczyło tak naprawdę tylko i wyłącznie robić to, co założyłem. I po chwili potwór mógł być martwy. Jednak nie wszystko poszło zgodnie, żartuję. Chwila, moment i potwór już nie żył. Easy job. Przeszedłem Królewicza Ropucha nawet nie ginąc ani razu. Ostatecznie nie wszystko miało okazać się dla mnie takie łatwe, o czym niedługo wam opowiem, ale nie będę ukrywać, że ten boss to była po prostu przechadzka po parku.
Szczerze mówiąc, to mam wrażenie, że było mi łatwiej go przejść używając kuszy, niż faktycznie gdybym używał miecza, a wygrana zdecydowanie mnie uszczęśliwiła. No popatrz, jaki zadowolony tu jestem. Po zabiciu ropuchy ta zmieniła się w księcia, a do kanałów przybyli Ofirczycy, którzy porwali mnie za królobójstwo. I tak oto wylądowałem na statku w drodze do Ofiru. Podróż ta jednak miała zostać niedługo przerwana, a uciec ze statku pomóc miał mi niejaki Gunter Odim. To jest tak mocna scena. Nie chce mi się spać. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? Pan Lusterko wywołał sztorm, a ofirski statek ostatecznie rozbił się gdzieś nieopodal Nowigradu, gdzie czekał na mnie kolejny boss. Tym razem ofirski mag i jego ekipa. Ekipa składała się z 6 ofirskich żołnierzy, których zdecydowanie musiałem wybić jako pierwszych, a dopiero potem mogłem zająć się magiem. Którym tu się biło? Oj, karamba, karamba. Był tylko jeden bardzo istotny kłopot. Tarczownicy, którzy jak zwykle przy tych challenge'ach sprawiali mi problem. No gorzej, jak zwykle ten skurczywych z tym. Skurczywych z tarczą zawsze mocny. Ofirski mag miał 4 podstawowe umiejętności i ataki. Pierwszy to taki cios wymierzony w przód, całkiem groźny, jeżeli nie odskoczyło się w odpowiednim czasie. Drugi, czyli niespodziewany cios zaskoczenia, który nie tylko był potwornie irytujący, ale też potwornie niebezpieczny, ponieważ nie dało się zrobić uniku w odpowiednim czasie. Ofirski magik potrafił też zamieniać się w tornado, był wtedy odporny na wszystkie ataki, a kiedy znajdowaliśmy się blisko niego, dostawaliśmy całkiem sporo obrażenia i przede wszystkim jego 4. atak, czyli powolne ładowanie się koła na ziemi. Przede wszystkim, bo to właśnie dzięki tej umiejętności ofirscy żołnierze tracili tarcze, a wtedy byli podatni na moje ataki z kuszy, co sprytnie wykorzystałem. O! Mach, co pomógł. Jeszcze adrenalina, co mi życie uratowała. Dobra, jestem takim koksem. Work smart, not hard. Dużo trudniejszym przeciwnikiem niż ofirscy żołnierze był jednak sam mag, który nie tylko nierzadko teleportował się z dala ode mnie, ale przede wszystkim odbijał bełty. O, no odbija strzały! Co chyba nie muszę mówić, że znacznie utrudniło mi rozgrywkę, zważywszy, że jedyne czego używałem to bełty. No i zaliczyłem też pierwszą śmierć. Ue, no i... No i kaszana. Więc zacząłem od nowa. Schemat był taki sam, wykonanie nieco lepsze. Za drugim razem znalazłem też sposób na zadawanie damage'u ofirskiemu magowi. Teraz właśnie, o! Trzeba było go trafić chwilę przed tym, albo chwilę po tym, jak użył swoich umiejętności, co wcale nie było takie łatwe. Ała? Ała? Po kilkunastu minutach załapałem jednak rytm, a walka z nim była już tylko formalnością. Trzeba czekać, jak rzuci to na dole. O, właśnie jak to robi co teraz i wtedy mu z 2 ciosy sprzedać. Dokładnie tak. That's what I'm talking about. A do tego czasu po prostu walić uniki. I po 15 minutach ofirski magik był już martwy. Nara. Ofirski mag. Śmiechu warty. Bobik, strzawik. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ciekawostką jest też to, że ofirski mag tak naprawdę jest opcjonalnym bossem i nie trzeba się z nim w ogóle bić. Wystarczy, że uciekniemy z miejsca walki w stronę Nowigradu i właściwie tyle. Po starciu z ofirskim magiem przyszedł czas, by spłacić dług za pomoc. W uwolnieniu przez pana Lusterko i spotkać się z nim na roztajnych drogach o północy. Dobra, lecimy. O północy spotkał się z panem Lusterko. Liczką ma gładkie i mowy kwiecistą. Wiedziałem, że przyjdziesz. Następnie na jego prośbę udałem się do Olgierda von Everett, gdzie po chwili stanąłem przed bardzo ważnymi wyborami dialogowymi. W zależności od decyzji, które tutaj podejmiemy, albo zawalczymy z Olgierdem, albo też kompletnie pominiemy tą walkę. Zmotywowany jednak swoimi sukcesami, byłem gotowy, chociaż nie musiałem, zawalczyć z samym Olgierdem von Everett. Może właśnie chcesz zaczekać, aż siąpić przestanie? Mnie wszystko jedno. Dobra, chowaj ten mes. I dobrze. Stawaj! I tak oto rozpoczęła się jedna z najbardziej
epickich batalii. Bijmy się, o kurde. Niech wygra lepszy. Ue, jak to się uniki robiło? No Magik. Żartowałem, tego Olgierka to jednak nie chce mi się walczyć. Nie no, przecież Magik to jest niepokonany, to nie do pokonania skuszy. Chyba, że po prostu spamie lewy przycisk. Ej, to tak. Powiem wam szczerze, Olgierd, którego tak się bałem przed rozpoczęciem tego challenge'u, co ciekawe, okazał się najłatwiejszym bossem, z jakim mierzyłem się kiedykolwiek. Ten sam Olgierd, którego w pełnej zbroi i ze wszystkimi podkami biłem przez jakieś 15 minut. Nie ma sens. Nie da rady. Nie ma sens. Pokonałem Olgierda von Evereca bez zbroi, bez odwarów, bez potek, bez miecza, używając tylko i wyłącznie kuszy, grając na poziomie droga ku zagładzie, leżąc do góry nogami w 1,5 minuty. W 1,5 minuty! Ja p***a, znalazłem, widzowie, najlepszy bit Wiedźmina po prostu. No powiem wam, łatwiej na Olgierda. Czy ten Olgierd jest tak ciężki? Proszę, proszę. To jest takie łatwe było. Po tej całej walce przyszedł Gunter i porozmawialiśmy sobie nieco o życzeniach, które będę musiał spełnić dla Olgierda. Kiedy skończyliśmy rozmowę, oddaliłem się od Olgierda, porozmawiałem sobie trochę z Gunterem i udałem się znaleźć dom Borsodich. Kiedy przybyłem do domu aukcyjnego, nie chcieli mnie jednak wpuścić do środka. Jestem pewien, że jakoś się dogadamy. Wątpię. Zgodnie z rozporządzeniem 76 łamane na CW łamane na X, starszy szeregowy Wacław ma w dupie kij od szczotki. Ale oczywiście ostatecznie nasz stary przyjaciel Vivaldi zabrał nas na aukcję jako swojego towarzysza. Tam pominąłem te wszystkie rozmowy wraz z aukcją. A kto to tam z tyłu patrzy? Zapomniałem sobie. Na aukcji. Jak w ogóle będzie zagagatek. I spytałem się Horsta, gdzie możemy znaleźć ten cały dom Maksymiliana Borsodiego. Horst nie przyjął tej informacji najlepiej i wyrzucił mnie z domu aukcyjnego, gdzie niestety, ale musiałem dostać wpierdziel od jakiegoś bobka strażnika, co nie będę ukrywać, uderzyło trochę w moje ego. No bo w końcu nie mogłem używać niczego innego niż kuszy, a tu musiałbym walczyć na pięści, no więc wiadomo. I spotkałem też brata Horsta, czyli Ewalda Borsodiego. Borsodi, Ewald Borsodi. Prawdę gadają. Nawet Wiedźmin dupa, kiedy wrogów kupa. Ten zaproponował nam współpracę. Powiedział, że tylko musimy udać się do zielarza koło Nowigradu i spytać o wyciąg z krwawnika. Kiedy przybyłem do zielarza, stoczyłem walkę z członkami zakonu Płonącej Róży, których zmiotłem za pomocą wybuchowych bełtów. No nie no. Dobra, to jest po prostu zbyt potężne. Nie, wybuchowe kusze to jest jakieś zbyt potężne, nie? To jest easy. To jest takie easy. I udałem się do piwnicy porozmawiać z samym Ewaldem. Ten zdradził nam szczegóły napadu, który chce z nami przeprowadzić na skarbie z Borsodiego, gdzie ponoć możemy znaleźć ten cały dom, którego szukamy. Musiałem teraz znaleźć kompanów do skoku. Udałem się więc do Kasmira, którego nazwałem żałosnym rogaczem. Wiesz co? Jesteś żałosny. A potem udałem się do Evelyn, którą po prostu przekupiłem. Zostało mi wtedy ostatnie zadanie, przekupić kucharza i mogliśmy rozpoczynać napad. Jednak w trakcie tego napadu pojawił się pewien problem. Strażnicy, a ja nie miałem kuszy. Kurwa, ja mam kuszę? Proszę. Mam kuszę? Zaraza. Nie mam kuszy? Jak to? Genwart? Nie. To co ja teraz robię? Na szczęście po jakimś czasie aktywowała się cutscenka, a ja zacząłem negocjować z redańskimi żołnierzami. O cholera, wbij do środka. Ale do dupy opcję wybrałem, nie wbić do środka. Nawet nie wiedziałem, że tak można. Był to też pierwszy raz, kiedy zamiast Quinto wziąłem Kazmira, jako głównego mistrza manipulacji zawiasów, w sensie złodzieja, który miał otworzyć drzwi do skarbca. I też pierwszy raz dowiedziałem się, dlaczego nie powinienem tego robić. Zrozumiałem wtedy, że popełniłem błąd. Wybuch kilku bomb, którymi Kasmir wysadził zamek skarbca Borsodich, sprowokował Redańczyków, a ci sprowokowani postanowili szarżować na dom aukcyjny. Na szczęście udało mi się uciec i tak wtopić w ścianę, że nikt nawet nie zwrócił uwagi, że tam jestem.
Słyszałem odgłosy walki za moimi plecami, kontemplując nad życiem. Czasem spojrzałem do tyłu, by sprawdzić, czy już po wszystkim, ale nie mogłem patrzeć na rzeź wspaniałych Redańczyków. W końcu odgłosy walki ucichły, a kiedy się odwróciłem, widziałem już tylko bezwładne ciała leżące na podłodze. Chyba z kilka godzin musiałem czekać, aż skończę walczyć, ale w końcu nasi wygrali, a ja udałem się do piwnicy do skarbca, gdzie uświadomiłem sobie, że nie wykonam tego challenge'u. Ty, ale tam pająki są, a ja nie mam kuszy. O k***a, przecież ja tak nie zrobię. Było to o tyle ważne, ponieważ zawsze po przekroczeniu tych drzwi wpadamy do jamy pełnej pająków. A skoro mogłem używać tylko i wyłącznie kuszy, a jedynym moim wyposażeniem był jakiś drewniany miecz, nie miałem opcji tego wykonać. Na szczęście okazało się, że gra na tym etapie oddała mi już mój ekwipunek, ale też, że pułapka nam się nie aktywuje, kiedy zamiast Quinto zamek otwierać będzie Kazmir. Zapewne wysadził cały zamek, który miał uruchamiać pułapkę. Dobrze, że ten chłop tam całego domu aukcyjnego nie wysadził. Na miejscu w skarbcu spotkałem Horsta i mogłem też zmienić strony i stanąć po jego stronie. Ostatecznie jednak zostałem z Ewaldem, a pokonanie Horsta zajęło mi 34 sekundy. Dobra. Kurza, to jest przepotężna. I chociaż chyba istnieje szansa na dogadanie się z Ewaldem i wyjście już z tej sytuacji bez walki, jego i Kazmira również postanowiłem pokonać. Dobra. Możemy się dogadać, ale po co? Głupia decyzja, ale jak wolisz. Z nim poszło mi nawet łatwiej niż z Horstem, bo pokonać udało mi się go w 27 sekund. Wziąłem ten cały dom Borsodich i dostarczyłem go Olgiertowi. Teraz czas był sprawić, by jego brat mógł się wybawić za wszystkie czasy. Udałem się do Szani, ta znalazła grobowiec Ewereców, a później w dwójkę się tam udaliśmy. I tam po raz kolejny mogła moja przygoda się zakończyć. Nie miałem pojęcia, czy kusza zdolna jest penetrować ciała upiorów, jednak szybko okazało się, że może, bo zaraz po tym, jak przybyłem na miejsce, musiałem stoczyć bitwę z upiorami. Upiory. Wiedział, oho, tak łatwo nie pójdzie. No i teraz będzie gorzej, zobaczymy. Nie, dobra. Ezy. Upiory ostatecznie stawiły opór i nawet udało im się zabić mnie z raz czy dwa. Halo? Ale ostatecznie padły po niecałych 6 minutach. Zakadziłem tą całą kryptę i obudziłem duchy wszystkich Ewereców, z którymi również stoczyłem walkę. Walka ta jednak była naprawdę dziecinnie prosta. Dobra, na pewno tutaj wybuchowe lecą. Wydaje mi się całkiem mocne. Oj. Rozerwę cię na strzępy. No, raczej nie. Po walce pogadałem z Witoldem, któremu dałem się opętać i czas udać się był na wesele. Wykonałem te wszystkie zabawy weselne, poszedłem z Szani nad jeziorko. If you know, you know. I dostarczyłem list, który Witold napisał Olgiertowi, a ten zlecił mi ostatnie życzenie, które miałem dla niego wykonać. Znaleźć różę, którą przekazał swojej ukochanej długie lata temu. Jednocześnie było to ostatnie wyzwanie, które przede mną stało. Kiedy udałem się do tej całej posiadłości Iris, przyszedł też czas na klucznika, pierwszego z trzech bossów, którego spotkamy w tamtym miejscu. I był to zdecydowanie najłatwiejszy boss z nich wszystkich. Dobra, w takim razie klucznik. Oj, pójdź. Nie powinno być to jakieś większe wyzwanie. Wydaje mi się, że nawet wyciągnę zwykłą kuszę i powinienem go porobić. On się też teleportuje, to będzie gorzej. Nie no, chillera. Klucznik posiadał kilka ciekawych umiejętności, które delikatnie utrudniły mi życie, w szczególności ta, w której to przyzywał z zaświatów dusze, które go leczyły, bo leczyły go sporo. No to się nie pisałem. A, bo one mu życie regenerują, no tak. Dobra. Wybuchowe w takim razie. Szybko jednak odkryłem, że używając wybuchowych bełtów nie tylko zadaję mu damage, ale też niszczę te dusze, które go leczą. Martwiaki, co generują życie, halo, stop! Ostatecznie po 5 minutach klucznika nie było już z nami. Nie no, dobra, ten przerąbany ten bites. Czas był wejść do domu i zmierzyć się z duchem Iris, który okazał się najbardziej kłopotliwe ze wszystkich bossów, z jakimi do tej pory się mierzyłem. A ona czerpie życie, jak to rozwalić? Iris posiadała dwie kluczowe mechaniki, tylko dwie, ale potężnie irytujące. O, nie jest to takie łatwe. Oj! Upiór to nie będzie najłatwiejszy przeciwnik świata.
Pierwszą mechanikę ataku, która była potwornie męcząca, ponieważ nie dawała mi szansy na przeładowanie kuszy, bo Iris dosłownie była sklejona z naszą postacią i za każdym razem, kiedy chciałem wykonać coś innego niż unik, od razu mnie atakowała, zadawając przy tym naprawdę spore obrażenia. No skleił się do mnie, puść mnie. No ju. Posiadała też drugą mechanikę leczenia, gdzie tak naprawdę miałem 1-2 sekundy na wymierzenie kuszy w obraz i przerwanie jej tego leczenia, bo kiedy trafiłem w obraz, to ona przestawała się leczyć. Jeżeli jednak byłem spóźniony o pół sekundy, ta atakowała mnie, przerywając mi animację celowania i praktycznie już niemożliwe było zniszczyć obraz, a stan jej życia praktycznie się resetował. Było to zatem dość skillowe wyzwanie, połączone z dobrym timingiem. Duch z obrazów to był chyba jedyny przeciwnik, któremu udało się zabić mnie kilkanaście razy. Jednak zamiast się załamywać, w końcu poczułem, że ktoś stawia mi opór i mam z kim rywalizować. Poczułem wyzwanie. Oj, to będzie ciężki przeciwnik. W końcu jakieś wyzwanie. I like this. Po czasie wymyśliłem taktykę. Za każdym razem, gdy ta mnie atakowała, sprzedawałem jej obrażenia z kuszy i nawet nie robiłem uników, adrenalina przywracała mi życie, a kiedy upiór czerpał życie z obrazów, niszczyłem te obrazy i powtarzałem ten cykl. Dawaj. Adrenalina. Szybko, ładuj adrenalinę. Broski. Największym problemem był brak miejsca na błąd. No, już adrenalinka zrobiona i zajebiście. Trzeba dobrze trafiać, bo jak nie trafisz i ona się zregeneruje do fulla, to jest GG. Tak, to już jest koniec. Od buta trzeba trafiać. Dobra. No i też gierka mi się zbugowała, przez co szybciej mogłem biegać. To nieco ułatwiło mi celowanie, bo mogłem celować z lepszego kąta. Dobra, obraz. Co ja tak szybko pobiegłem, co jest? Obraz? Co ja tak biegam szybko? Cheaty! Ostatecznie jednak nawet Iris padła przede mną na kolana. Ostatecznie nawet Iris ugięła przede mną nogi. Teraz to już z tego nie wybrnę. Iris padła po dobrych 26 minutach walki. Nudnej walki, bo praktycznie wykonywała non-stop te same ruchy. Jednak to był przeciwnik, który zdecydowanie w całym dzisiejszym odcinku pokazał chyba największy opór. Easy. W końcu jakieś mini wyzwanie, ale nie było to ciężkie. Trochę mi to zajęło na pewno, ale... Po walce udałem się do malowniczej krainy Iris, a tam przyszedł czas na ostatniego bossa w grze. Czas był zmierzyć się z największym koszmarem Iris, von Everett, z Olgiertem. Tylko tym razem Olgiertów było kilka. A więc przyszedł ten moment. To chyba będzie najcięższy boss. Wątpię, że po nim jest coś... Chyba po nim już jest koniec gierki, więc... Plan był prosty. Obudzić wszystkich Olgiertów, a potem strzelać do nich z wybuchowych bełtów. Co okazało się obłędnie skuteczne. A, ja mogę ich wszystkich uruchomić. Dobra, wstajemy, k***a, pobudka. Wstawu. Kondony. Wystarczyły 33 sekundy, by życie najcięższego bossa w grze w dodatku wyglądało tak, jak teraz widzicie. 33 sekundy, 4 minuty później, po największym lęku Iris, nie było co zbierać. Zapewne gdybym to nie ja, tylko jakaś zwykła osoba spróbowała przejść Wiedźmina w taki oto sposób, bez żadnej wiedzy na temat run, mutagenów, czy bez odpowiedniego zaopatrzenia się w bełty, takie przejście serc z kamienia zajęłoby jej pewnie 3 tygodnie. Jednak dzięki niezwykłej wiedzy, którą nabyłem przechodząc Wiedźmina już naprawdę dziesiątki razy na dziesiątki różnych sposobów, mogłem to dzisiaj udowodnić i pokonać Olgierta von Everett w 1,5 minuty, kuszą, leżąc na łóżku do góry nogami. Ten odcinek miał być challenge'em, a okazało się, że odkryłem jeden z najbardziej popieprzonych buildów, jaki chyba istnieje w grze, a o którym pewnie większość osób nawet nie miała pojęcia. Nazajutrz odpaliłem też Wiedźmina i przeszedłem go jeszcze raz na takich samych zasadach, tylko tym razem używając tylko i wyłącznie Yerden. Wyzwanie to jednak okazało się tak dziecinnie proste, że po tych dwóch challenge'ach wiedziałem, że jestem już gotowy. Jestem gotowy przejść Wiedźmina 3 na takich samych zasadach, na drodze ku zagładzie, używając tylko i wyłącznie pięści, co zrobiłem.
Odcinek z tego pojawi się za miesiąc, a tym samym zamknę moją serię z Wiedźmina 3 z absolutnie zwariowanych challenge'y. Po pokonaniu największego koszmaru spotkaliśmy się we trójkę z Gunterem Odimem i tym samym zakończyłem Wiedźmina 3, dodatek Serca z Kamienia. Bez zbroi, bez mieczy, bez petard, bez znaków oraz bez eliksirów czy jedzenia. A to wszystko na najwyższym możliwym poziomie trudności, droga ku zagładzie oraz z ustawionym skalowaniem potworów, by były jeszcze silniejsze. Zostawcie subskrypcję, jeżeli podobał wam się odcinek i wpadnijcie na turbo giga ultra szefowego wiedźmińskiego Discorda Wierkardania. A my widzimy się zapewne za kilka dni. Wracamy do regularności.